dzisiejszym vlogu Kasper będzie wpadał pod samochody służb ratunkowych. Kasper! Gdzie jest Guwer? Guwer! Mam się sam bawić na kazurze. Kogo ja widzę? Siemano, no w tym roku jeszcze mnie nie było. Tak. Przychodzę i patrzę, co jest, nikogo nie ma. Siema. A ja też myślałem, że tutaj już w tym roku nie przyjadę. A tak czekaliśmy, żeby kogoś spotkać. No widzicie, akurat ten jeden dzień w roku, jak gwiazdka. To wy tak daleko zaparkowaliście? Tam się nie da wjechać. Słucham? Tam się nie da wjechać. No trzeba wjechać dalej tą trasą, jechać i jest po prostu parking tuż pod hopą. Że nawet jak się dobrze rozpędzisz, to możesz przeskoczyć swoją własną betę. Siema. Witamy w raju. Tak, to widziałem, to myślałem, że ona jest większa, to nie jest taka duża. O, przyszedł już marudzi. Nie podoba mi się, wracamy. Jeden zjazd i 10 tras. Mhm. Możesz sobie wybierać, możesz skombinować, możesz przeplatać. Bartek, zrobić zdjęcie, jak stoisz na górze hopy. Dobra. Tak możesz pokazać, że o tam, jak wcześniej tak pokazałeś. W sensie nie, że pokazałeś to. Jakby nigdy nic. No, o, tak. Bardzo duży zjazd. O, zdjęcie, foto z zaskoczenia, super. Ja sobie sam czasami robię takie foty z zaskoczenia. Będę skakał. Nie będę skakał. Jasne, będę skakał. U nie. Jak? No hulajnodze jest strasznie dziwnie. Sam muszę spróbować. Spróbuj. Kurde, to jest straszne tak zjechać. Dobra, odważę się zjechać z górki. Git! Tu jest strasznie krzywo. To jest na duże kółka, typowo. A wy macie małe kółka. A bo tu najeżdżasz. No małe kółka, małe hopki. Co ty, to już lepiej tam. Bo w locie nie czujesz jazdy. No to chodźmy na górę, chodźmy na górę. Może pierwszy polećmy te, a zaraz tą. No to są jakieś fajne stoliki w ogóle. Na prawo fajne, tylko że jak się wklejać stąd? Nie, to chyba nie, zjeżdżasz stąd normalnie. To dawaj. Mi się wydaje, że tak. Po tobie. Ale to jest długa trasa. Tak, to się jeszcze tam wciągnie, zawracasz i jak się starczy ale prędkości, to masz lecieć w drugą stronę. 2, 3, 4, 5, 6 hop. A, on już leci. Zarąbiście. O, już jak jedną zahaczę, to już. Jak? Nie tak źle, fajnie. No. Spróbujemy. Tylko tak, żeby poprzelatywać po prostu, bez trików. No. Na razie tak. Oj, oj, oj. Straszyłem się prędkości, a prędkość zawsze pomaga. Za wolno, nie wolno. Tak, dokładnie. Prędkość pomaga, prędkość zawsze jest straszniejsza. Najlepszy kolega. Nie zawsze. Jak on to robi, że jest tak długo w powietrzu? Postaram się polecieć 3-4 hopki bez case'a. To będzie sukces, jak tak się uda. Cokolwiek to znaczy. Były straszne. Widziałem, że spanikowałeś. Te mniejsze były straszniejsze. Trochę za bardzo do przodu. Kuba będzie robił salto na drugiej. Tu? Tak. Na drugiej to muszę się idealnie wkleić pierwszy. Nie, za wolno, teraz. Wow. To było dobre, że mówił, że musi mu wyjść pierwsza, żeby zrobił na drugiej. Nie wyszło mu na obu, więc zrobił na trzeciej. To było za strome w ogóle. Wybicie. On tu bije do góry. A tam bardziej płaskie jest, tu jest lepsze. A pierwsze jakie jest? Pierwsze jest też strome, trzeba szybko. Ale tam jest prędkość. Co, flipu bar? Na X-ie. Flipa na X-ie? Nie, bardziej myślałem na hulajce, ale pierwszą hopę. Pierwszą? Bo na nią mam największą prędkość po dropie, nie? Znaczy tu jest fajne, jak wysoko polecisz, to tu jest płaskie wybicie. Więc tu na pewno dolecisz. Tylko muszę idealnie to spompować. Tak. Wow! Splatował. O stary, jak to było, jakie to było wysokie. Dzień dobry. Dawaj, chciałem zdjęcie potem. O jebany! Bądź moim ojcem! Co je? Jeba! Jeba! Co to znaczy? To jest mój sklep. Tu jeszcze, tu. Ja pierdzielę. Tam wszystko trasa, ale przyjemne. Pierwsza część przyjemna, ale tam dalej to
Już trzeba daleko skakać. Chcę też spróbować na hulajce. Fuck, tu są dziury, ja pierdzielę. Nie przewidziałem tego, że to faktycznie koła mogą się blokować w rynnie. Innej nogi. Fuck. Dobrze idzie. Dobrze szło. Trochę za szybko. Jak się hamuje? Nie da się hamować. Nie da się. Nogą o ziemię. To jest najlepszy kolega. To nie jest najlepszy kolega. To jest taki dealer, który pierwszą działkę daje za darmo, a potem musisz płacić. Wow. Jak się przewrócę, to ty we mnie wjedziesz. Jechałem drugą. Oj, 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 oj. Zobaczyłem tego dropa, ja bym taki wylecę. Na manualu. A no i on już karpa poleciał całego. Ja ufam Bartkowi. Wiem, że to zrobi. To najważniejsze. To jest dobry pomysł. Ja wiem, że to jest dobry pomysł. Stanę tutaj. I hop. O Jezu! Wierzę mu, ufam. Wierzę tylko. Wierzyłeś mu bardziej niż Bartek sam z siebie. Hopla. Ja sobie nie wyobrażam nic takiego na hulajkach. Dawaj młody, teraz duży, ja cię zmotywuję. Ja teraz poleciałem od razu. Dobra. Lecisz w rozpęd i podnosisz tylko kółko, spadasz. Robisz z pierwszej. Dawaj, Hoover, motywator. Troszkę wolniej, ej. O stary, zrobiłeś to. Wow, ale dobrze. On szybko wyjechał. Za szybko leciał. Pierwszej chciał gapa zrobić. Co wy mówiliście o tej prędkości, że prędkość to przyjaciel? Przyjaciel, dzięki. Wow. Dobrze, żeś troszkę przyhamował tam na górze. Cisnęłeś, nie? Hamulec trochę. Tylko minimalnie. Widzisz, jakie proste? No. Pamiętaj, nie wolno się bać. Kurde, za szybko żeś leciał. Mega. Wcześniej mówiłem, że prędkość pomaga. Ale nie ale zawsze. Ale było idealnie, wylądowałem. No tak. Pożalę ci się trochę, patrz. Co się stało, pokaż. Ojej, teraz na pewno musimy iść po tlen do apteki. Pamiętaj, żeby pierwszy najechać i zobaczyć prędkość dobra. A później dopiero... To pominęliście dzisiaj. Skokiem. O, dzwony nie skaczemy. Jest taka tradycja na Kazurze, że jak biją dzwony, to nie, się nie skacze. Serio? Nie wiem, skąd to się wzięło. Naprawdę, to możesz zobaczyć na innych vlogach. Ma ktoś deskę? Deski lubię. Cały pump track, nikt nie ma desek. Jak robią skuterkidy. O kurde. Łap. Dawaj, rzucaj. Przejdźmy na pump track, zatonowy. Manuale się robi fajnie na to. Lepiej niż na zwykle. Teraz jak chcę spróbować? Dawaj, Macie. Pozdrów moją mamę. I pompa. Maciek na hulajnodze. Na dirtskucie. Fajnie się na tym dirtskucie jeździ. Fajnie, nie? Tylko nie tak fajnie jak na desce, ale fajnie. Jak już zaczniesz na desce na pump tracku, to wszystkie inne rzeczy są takie turbo łatwe. Dzisiaj jest mój ostatni dzień testowania Konono EOS M6 Mark II. Świetna kamera ze względu na swoją wielkość i jakość nagrywania dostępną przy tej wielkości. W tym moim urządzeniu jest nawet 4K. Byłem przekonany, że ta kamera ma dość słabą stabilizację. Jednak, co dziwne, ta stabilizacja jest słaba tylko przy obiektywie 11-22 Canona. Jeśli używa się kitowego obiektywu, czyli 15-44, to... jest całkiem niezła. Oczywiście nie jest tak dobra jak w mojej poprzedniej kamerze, czyli jak w Canonie 6D Mark II. Oczywiście ta kamera nie jest tak profesjonalna jak ta kamera i jest nieporównywalnie mniejsza i lżejsza, co pomaga we vlogowaniu. To jest dziwne, Canon. Czemu szeroki obiektyw nie ma stabilizacji? Szczególnie, że stabilizacja jest potrzebna przy tak szerokich ujęciach, gdyż ludzie używają go do vlogowania i jak używa się szerokich obiektywów, to trzyma się kamerę tak, na jak najszerszym kącie widzenia i obserwujesz dookoła, co się dzieje, trzymając kamerę tak, by móc wszystko nagrać, by mieć dobre ujęcie do vloga. Mam taką nostalgię, ponieważ 2016 wyjeżdżając na miasto, pokruzować sobie na rowerze, zawsze czekam na tych światłach. Jeśli przejrzę dyski z ostatnich 4 lat, zawsze będzie scena, gdzie ja siedzę na rowerze i czekam na tych światłach. O, dziękuję. To jest ulica Żytnia, jeździłem nią do szkoły przez 3 lata i wiecie ile razy potrącił mnie samochód? 3 razy. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj są wyniki matur. I stałem. Na tym skrzyżowaniu wypadek nawet mam nagrany. Wjechałem pod taksówkę, jakby totalnie moja wina.
Przepraszam, mój błąd. Potem jeszcze podbiegł do mnie ten rowerzysta i chyba był policjantem, bo skręcił w komendę na Żytnią. To, to że przeprosiłem taksówkarza. No tak. Przepraszam, co pan robi w moim domu? Ej, zostawiłem rower, stary. On stoi tu od 3 godzin. Dobra, dawaj. Deska też się przyda. Chodź, Kasper, trzymaj. No to jest tak, raz, dwa. No, ładuj. Co ty tyle ładuj. Mi to daje? Jeszcze, no, jeszcze GoPro 7, co prawda nie najnowsze, ale też jest. Dzięki. Kasper, żeby wyjść, ożenić się z Izą, postanowił założyć swój. Obiecałam, że jak Kasper będzie miał 500 000 subskrypcji na YouTube, zostanę jego żoną. Co będzie na tym kanale? Na początku będę robił vlogi z tego, jak dostarczam jedzenie w Wolcie, bo od 14 albo 15 będę w Wolcie pracował. To będzie dobry content. No, będzie zajebisty, więc jak chcecie zamawiać jedzenie, to w Wolcie. Pamiętajcie. To się wytnie, nie powiedzieć. Zapłacili mi. To możesz porównać. Albo to. Zobaczyć, która ci pasuje lepiej. Ta wygląda ten. Ta wygląda, no ta jest nowocześniejsza, tylko i ma dużo lepszą jakość obrazu. Tylko problem jest taki, że ma kiepski dźwięk oraz wąski kąt widzenia. Za to ta ma dość całkiem niezły dźwięk, tylko jest stara, zniszczona i nie ma stabilizacji. A ta ma super stabilizację. No proszę, Kasper, jak prawdziwy vloger. Widziałeś moje nowe kiksy? Nie, właśnie tak zajrzałem szybko. Zobacz. Tak? A, to dlatego pudełko było otwarte. Zobacz. Właśnie, a ty sam to namalowałeś? Czy nie, to była promocja w CCC, że mogli ci narysować co chcesz, ale nie zgodzili się na wulgarne treści, więc zostałem przy pudełku. Ty jak na tym namalować. Powiedz to w tajemnicy. Mieszka moja ex Natalia, więc wyrzucanie pomidorami lub innymi rzeczami w okna wskazane. First try! Yeah! Zakładam maseczkę, bezpieczeństwo i wcale nie będę jechał metrem, bo wchodziłem pod ziemię. Chodź, no nie tędy, Kasper. Jezu. Ja jeżdżę na Świętokrzysku, nie na jakiś metro świat. Siema, hejka. Co to? Myślałem, że to do ciebie, myślałem, że to jedna z twoich dziewczyn. Dziewczyn. Proszę cię, jakbym miał taką ładną dziewczynę, byłbym szczęśliwy. A co teraz, co ja jestem nieładna? Nie, nie mam dziewczyny. A, okej. Ej, to może była ta jedyna, wracaj się. Nie, to tylko kościół. Widzisz, modlą się, jak w kościele. Bo mieszkaliśmy w Kanadzie i tam tak się jeździ. A, no dobra, no ale to nie można, okej? Okej. Sorry, dzięki. W życiu dostałem 4 mandaty za przechodzenie na czerwony. Serio? Tak. Całkiem sporo, ja dostałem za takie... Ja też dostałem za takie pierdol. Nie jebniesz! Uważaj! Ja pierdolę! Co żeś właśnie odjebał, brawo. Jeszcze dostałem mandat za sprzedawanie rzeczy w miejscu publicznym bez zezwolenia. A co sprzedawałeś? Obrazy, które sam malowałem. Serio? Tak. O Jezu, ten kraj w ogóle nie wspierał artystów. Tak. Dostałem mandat na pracę za obnażanie się w miejscu publicznym. Co?
Tak, ale się do niego dbałem, bo jakby normalnie jeździłem zawsze w długich spodniach, a później na krótkie spodniki zmieniałem. I ten, i byłem tam z takim kolegą moim, on mówi, czekaj, zasłonię cię, takie potrzeb. No i zdejmujesz spodnie i policja podbija. No ale się odwołałem i nie musiałem być dbać. Bartek! Jak masz muzykę, to jesteś w takim transie. Tak, nie, jestem zmulony, jak wino kawę piję. Czuję się jak teraz, jak prawdziwy vloger. Masz GoPro na głowie. No, jak normalnie ten, siedzę cicho jak gdzieś jadę, to teraz aż chce mi się mówić. To jest najgorsze i najgorsze jest, gdy po skończeniu vlogowania nadal gadasz do siebie, to jest trochę creepy. No, to nie jest takie łatwe. W dzisiejszym vlogu Kasper będzie wpadał pod samochody służb ratunkowych. Robię salto z trzeciego piętra. O stary, jak... Ej, serio, Kasper... Nie ma biurko! Myślałem, że go będziesz powstrzymywać od skoku. Bo Kasper będzie skakał. Nie ma problemu, ja mam cię udusić, chcę się mnie udusić. Nic się... No, jak jeszcze jeden trup pod blokiem. Jak to jeszcze jeden?